To zaczynamy. Sexy Suicide, polski zespół muzyczny wykonujący muzykę synth-pop, industrial, dark wave, opartą na brzmieniach starych instrumentów elektronicznych, jednoznacznie nawiązując do lat 80. Tworzą go Monika Kaptur – wokal, Bartłomiej Poldek – Salamon – klawisze oraz Mateusz Mat Rogusz – gitara basowa. Tyle Wikipedia o Was. Zacznijmy jednak od początku, bo można powiedzieć, że obchodzicie w tym roku jubileusz 10-lecia powstania zespołu, bo w 2012 roku w Sosnowcu powstał Neon Romance. I to był ten właśnie początek. Dwa lata później już wydaliście Midnight Stories, czyli pierwszą płytę. No to, Bartku, bo Poldek z nami, proszę Państwa, to opowiedz bardzo proszę, jak to się zaczęło i płyta w sumie, jak na nowy zespół na scenie po dwóch latach, to było bardzo szybko. Tak, no, na początku to był instrumentalny projekt, założyliśmy go z Michałem. No i w sumie tak graliśmy sobie próby, głównie opierające się na odgrzewaniu jakichś tam coverów new wave'owych z lat 80. Po pewnym czasie wpadliśmy na pomysł, żeby znaleźć wokalistkę. No i pojawiła się wtedy Marika. Ale w sumie niedługo po tym Michał i wydaliśmy właśnie tą płytę też własnym sumptem Midnight Stories, jeszcze pod nazwą Neon Romance. Niedługo potem Michał zdecydował się odejść z zespołu. Zostaliśmy sami z Mariką. I powstał nowy duet. Tak, i już właśnie pod nazwą Sexy Suicide. Tak, zmienił się skład, zmieniła się nazwa. Skąd taka nazwa? Przede wszystkim główną inspiracją była taka tragiczna historia Evelyn McHale, która jest znana również jako historia najpiękniejszego samobójstwa na świecie. To wiąże się z taką tragiczną historią dziewczyny, tej Evelyn McHale, która w latach 40. popełniła samobójstwo, skacząc z Empire State Building. Spadła na taką rządową limuzynę, piękną, czarną, śniącą, która stała akurat pod wieżowcem. Praktycznie lądując na niej w taki sposób, że w ogóle nie doznała żadnych uszkodzeń ciała. No a młody fotografik, który przechodził obok, zrobił jej zdjęcie, które trafiło właśnie na okładki pierwszych stron gazet. Ona w zasadzie wyglądała, jakby spała w satynowej pościeli, a nie leżała po popełnieniu samobójstwa na masce limuzyny. I strasznie zainspirowała nas ta historia właśnie. Wpłynęła jakoś na moją wrażliwość. A druga kwestia jest taka, że tematyka utworów, tematyka, którą poruszamy w naszych piosenkach, no jednak oscyluje gdzieś wokół właśnie takich historii, które właśnie no, są przepełnione dekadencją, smutkiem często, jakąś tragedią, także wszystko zatacza jakiś tak logiczny krąg. Mhm. Tak, no, muszę powiedzieć, że tam jeśli chodzi o Waszą biografię, będę się posiłkować ściągą, bo dużo rzeczy żeście zrobili. Na wielu fajnych festiwalach zagrali w tym duecie. Natomiast muszę też jakby przybliżając zespół Sosnowiecki powiedzieć, że to jest taka ogólnie mówiąc muzyka elektroniczna, ale tam jest wszystko. Bo tam jest i industrial, i postpunk, i synthpop właśnie. Nawet ja bym się doszukała i też wiem, że niektórzy tak uważają, że gdzieś tam w klimatach Italo Disco czasami sobie oscylujecie. No i do tego wszystkiego jesteście dla mnie żywą reklamą lat 80. również wizualnie, wizerunkowo. To wszystko się ładnie łączy, to jest bardzo plastyczne i pytanie, czy to jest wasz atut wyróżnik, czy to jest tylko scena, czy to jest też taki sposób na życie? Nie, jak najbardziej. To właśnie bardzo zależało mi zawsze, aby zespół tworzył osoby, które są przepełnione autentyzmem pod tym kątem. I no wiadomo, że moim zdaniem stylówka powinna wynikać z tego, co jest w środku, czyli z pasji do konkretnej muzyki. Tak to było zresztą w latach 90. Każda subkultura była zidentyfikowana określonym imidżem. I to wypływa właśnie z tego i tak powinno być moim zdaniem i to musi iść pod rękę ze sobą.
Także nie jest to jakaś poza sceniczna, ale po prostu w zasadzie my wyglądamy na co dzień tak samo jak na koncercie, czy nie wiem, na jakichś sesjach zdjęciowych. No wiadomo, że nie na co dzień może nosimy make-up, albo... Właśnie chciałam powiedzieć, że dzisiaj się nie pomalowałeś. Tak, albo tapiry na głowie, bo nieraz po prostu czas na to nie pozwala, ale jest konsekwencja stylistyki, która idzie dokładnie w parze właśnie z gatunkami, których fuzje tworzymy. Tak. Tak, od 2014 roku rzeczywiście, od wydania tej płyty zagraliście w wielu klubach. Też czytałam, że na Skłodach w Polsce i za granicą. Ale muszę się tu posiłkować listą: Niemcy, Irlandia, Anglia czy nawet Ukraina. No byliście między innymi też w Augsburgu na festiwalu Young and Cold, na Off Festiwalu w Katowicach, na Kestel Party w Bolkowie i Sundrive Festiwalu w Gdańsku. Muszę się przyznać, że jak się dowiedziałam, że taki zespół z Sosnowca, jakieś Sexy Suicide, będzie grał na Offie, no to sobie pomyślałam, no to już jest jakaś marka, tak? Bo tak jak mówię, no Off w tej chwili to już jest mega topowy festiwal. I jak było? Pamiętasz? Tak. Był stres? Tak, po kolei odpowiadając, no ostatnio zagraliśmy też sporo koncertów, jeszcze można do tego dołączyć Pragę. Jeżeli chodzi o festiwal, no to nie do końca też było tak, bo trochę się sami tam wprosiliśmy, ponieważ nasz udział na tym festiwalu wziął się z konkursu, który po prostu polegał na głosowaniu ludzi, którzy są zainteresowani tą inicjatywą, festiwalem. No i my wygraliśmy ten konkurs, prawda? I główną nagrodą był właśnie występ tam. No ale wszystkich głosów się nie da kupić. No tak, nie, no wiadomo, że musieliśmy się ludziom spodobać. A co do samego występu, no już to było prawie 10 lat temu, ale no byliśmy wtedy zupełnie zaczynającym przygodę z muzyką, ze sceną, zespołem i my graliśmy chyba o 15 godzinie w pełnym słońcu, w upale, także ja... Sam udział jest nobilitacją i jest dla mnie super, aczkolwiek ja nie przepadam za dużymi festiwalami, dużymi scenami. Zawsze się to wiąże w przypadku... jesteście klubowi dla mnie, zdecydowanie. Tak, no w przypadku takich zespołów alternatywnych i mało znanych, no zawsze się to wiąże z występami o jakichś tam godzinach, powiedzmy, właśnie kiedy jest widno, a to z kolei nie idzie w parze, moim zdaniem, z muzyką, którą prezentujemy. Jest taki dysonans, także jak najbardziej my wolimy grać w klubach. Mówiłeś już właśnie o tej tematyce tekstów, o tej melancholii, o tym smutku, o tej śmierci, o nocnym miejskim życiu. Czy to są teksty, które pasują po prostu do tej muzyki, czy to jest wasz wybór, że w tych tematach czujecie się lepiej, czy po prostu taka muzyka nie może współgrać z wesołymi tematami? To raz, przede wszystkim zacznijmy od tego, że my już, ja wyznaję zasadę raczej wyłączenia jakiegokolwiek eskapizmu i tak naprawdę no nigdy nie podzielałem takiego podejścia do muzyki i do liryki, że kiedy wykonawcy po prostu, nie wiem, no udawali, że śpiewali o tym, że świat i życie jest piękne, bo moim zdaniem takie nie jest. No. Świat to nie tylko tęcza i słońce i bardzo często to paskudne miejsce, a życie po prostu daje po dupie, więc śpiewamy o tym, jak jest. A że akurat idealnie pasuje to do takiego gatunku, którym się pasjonujemy, no to świetnie się składa i tworzy to właśnie jakąś zintegrowaną całość pod kątem artystycznym. I raczej właśnie wynika to też z naszego jakiegoś takiego z mentalności i nastawienia do życia i pewnie też na pewno w jakimś stopniu depresyjnej natury. W 2016 roku, czyli w sumie też w bardzo krótkim przedziale czasowym, nakładem Fonografii ukazała się druga płyta, Intruder. No i po kolejnych znowu 4 latach, w 2020 kolejny album. I po tym trzecim albumie Malika pożegnała się z duetem Sexy Suicide.
to na pewno było duże wyzwanie, żeby Marikę zastąpić. No ale udało ci się, dołączyła Monika. Jak do tego doszło? Jeżeli chodzi o Monikę, tak, no, my znaliśmy się przez lata prywatnie, już wcześniej. Ale wiedziałeś, że śpiewa? Tak. No i po prostu wybór był oczywisty. No. Też Monika jest bardzo autentyczna pod kątem właśnie tej kwestii, o której mówiłem wcześniej, że tak samo jak ja od dziecięcych lat praktycznie ta muzyka w niej siedzi i w tym klimacie właśnie tej sceny synthpopowej lat 80. i od bardzo dawna. No i to była taka naturalna konsekwencja, wydaje mi się, i również zawsze zależy na tym, aby stylistyka była właśnie, tak jak też mówiliśmy wcześniej, nawiązaniem do muzyki i tutaj pod tym kątem również Monika spełniła wszystkie wymogi. Wpisała się. Tak, no i po prostu to była najlepsza decyzja moim zdaniem. No i dobrze, to dochodzimy do tego, że duet jak na razie przynajmniej to jest najlepsza forma. No i mamy pierwsze wasze wspólne dziecko, czyli SOS. Wydaliście ją, to jest mini album, 4 utwory, wydaliście własnym sumptem. A dlaczego tak? Chciałem taki eksperyment, nie wiem, wydaje mi się, że jednorazowy przeprowadzić, ale po prostu miałem na razie dość współpracy z wytwórniami i również jest to nawiązanie do całej konwencji tej płyty, ponieważ chcieliśmy, czy tak sobie to wymyśliłem, aby to było pod kątem właśnie takiej idei do it yourself zrobione, czyli właśnie sami w zasadzie zadbaliśmy o wszystko na tej płycie. Cała też okładka taka też, estetyczna, tak? Forma właśnie nawiązująca do takich punkowych zinów i kserówek z punktów osiedlowych z lat 90. Więc również chcieliśmy to zrobić sami pod kątem wydawnictwa. Czyli jest taka total klimatyczna po prostu. Tak. Bardzo punkowe podejście po prostu tutaj zastosowaliśmy. I z autografami od razu. Tak. To jest taka wkładka właśnie. Tam, bo okazała się pierwsza seria, to było 100 sztuk limitowane z wkładką i z wylepką. Mam jakieś tam, że wypadła. Jak oglądałam teledysk Klatka, który powstał do piosenki i jest już dostępny w internecie, no to muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał i ta formuła biało-czarna, trochę zdradzę, ale mam nadzieję, że będziecie oglądać. Ale jeszcze jedna rzecz, która mi się też bardzo spodobała i wydaje mi się, że to jest ważne. No stary Sosnowiec i coś, co się kojarzy z Sosnowcem niewątpliwie od prawie 200 lat, czyli kolej i tory, bo mnie to tak ładnie to przechodzi, trochę też historycznie wygląda może, ale rzeczywiście ten teledysk jest bardzo fajny i czy to jest celowe zamierzenie, czy nie chciało wam się szukać na Śląsku jakichś miejsc, czy gdzie indziej w Polsce, czy po prostu Sosnowiec też jest tutaj bohaterem? Nie, no oczywiście, zdecydowanie to było celowe zamierzenie, bo płyta, no całe wydawnictwo jest hołdem moim osobistym w stronę miasta. Tak sobie pomyślałam. Tak, i nawet konkretnie osiedla w tym wszystkim, na którym się wychowywałem. Byłem właśnie nastolatkiem w latach 90., 2000. No i to taka właśnie jest dla mnie taki nostalgiczny i wspominkowy hołd dla tamtych czasów, tamtych miejsc. I automatycznie no, ten teledysk musiał być osadzony tutaj, właśnie w całej przestrzeni i wśród dziedzictwa industrialnego naszego miasta. Co prawda jest tam też scena, ujęcia były realizowane w Dąbrowie Górniczej, na tle Huty Katowice, to również Zagłębie, ale 90% dzieje się w Sosnowcu. Przygotowując się do naszej rozmowy w ramach projektu Kwadrans twarzą w twarz z Bartkiem, muszę powiedzieć, że przeglądałam troszkę internet i znalazłam was na takim międzynarodowym, właściwie w międzynarodowym magazynie synthpopowym Electro Zombies.
jest Ci znany? Tak, tak, tak. To tam właśnie można, to jest chyba sierpniowy wpis, można teledysk klatka zobaczyć. No jakby obok innych z całego świata praktycznie. Więc wydaje mi się, że to też jest fajne. A i teraz moje pytanie, czy pomogliście temu, żeby się piosenka tam znalazła? Czy oni sami szukają? Masz taką wiedzę? Ktoś do nas napisał. To jest taki portal właśnie zrzeszający, co prawda, właśnie artystów z całego świata, ale... Dużo niemieckich. Tak, raczej ze sceny też w ogóle muzyki alternatywnej, takiej podziemnej. Także oni sobie wyszukują interesujących artystów, podejrzewam w jakichś źródłach w sieci i skontaktowali się z nami. No, jak założyłem, że w ogóle mamy, jeżeli chodzi o właśnie Niemcy, Rosję, Węgry, raczej chyba właśnie z tych miast tutaj, powiedzmy europejskich, chyba największą ilość sympatyków. Mhm. Także też właśnie to jest. Powiedziałeś, że o jakichś tam rzeczach, planach nie chcesz mówić, ale nie mogę nie zapytać. I właśnie pytam, bo wiem, że jesteś pracowitym człowiekiem. Czy to, o czym myślisz, a nie chcesz o tym mówić, będzie związane z Sexy Suicide, czy myślisz, że zupełnie to będzie coś innego? Nie, nie. Ja miałem na myśli tylko rozszerzenie składu koncertowego. Tak. Jeszcze nie wiem właśnie, nie mam dokładnie sprecyzowanych planów tak konkretnie. Dlatego nie chciałbym też mówić o tym za dużo, ale jeżeli chodzi o kierunek, to zdecydowanie będzie to nowa płyta Sexy Suicide i będzie kontynuacją, to mogę powiedzieć na pewno, tego konceptu tutaj, który się pojawił na epce, czyli nawiązanie właśnie do lokalnych wspomnień i na pewno będzie poświęcona właśnie naszemu miastu. Mhm. A w takim razie, ponieważ to jest nowe dziecko, pytanie, czy na koncercie, jak gracie utwory z tej epki, czy się podobają, jest dobry odbiór? I czy, ponieważ ja oprócz klatki nie słyszałam jeszcze pozostałych trzech numerów, to pytanie, czy jest inaczej? No bo to jest już dziecko Moniki i twoje, a to też jakby implikuje, że może być trochę inne niż wcześniejsze. Czy jest różnica między tamtą trójką dzieci, a tym czwartym? Tak, tak. Jest, można sądzić, że jest, ponieważ tutaj starałem się jakby zminimalizować warstwę brzmieniową, nadać jej większej surowości. Jest to zdecydowanie bardziej minimalistyczne podejście do synthpopu pod kątem właśnie aranżacji. Chciałem po prostu, aby ta muzyka była bardziej minimalistyczna i chłodna. No i czasami mniej znaczy więcej, jak mówili Ramonsi, i tutaj raczej właśnie tą receptę zastosowałem i również będzie ona kontynuowana na pełnym longplayu, który mam nadzieję ukaże się, co zależy od mojej wątpliwej płodności artystycznej ostatnio. To chyba wszystko. Dziękuję Ci bardzo, było mi niezmiernie miło. Zabieram płytę, będę słuchać oczywiście. I tak wyglądał kwadrans twarzą w twarz z Poltkiem, czyli Bartłomiejem Salomonem. Dziękuję za zaproszenie. Połówką Sexy Suicide. Wszystkiego dobrego, powodzenia i czekamy na longplay. Dzięki. Dziękuję bardzo.